Dzień dobry, dzień dobry. Właśnie wstałam jakieś 10 minut temu. Co? Wyglądam ciekawie, ale kto rano wstaje, ten ćwiczy z Pamelą, więc ubrałam się na sportowo i będę robiła trening. Nie za długi, taki 30-minutowy. Później jeszcze jakieś rozciąganko. Przez ten tydzień robiłam mało, bo byłam na wycieczce, więc nie chcę się tak od razu rzucać na głęboką wodę. Będę wszystko opowiadać, ale teraz idę wybrać filmik do ćwiczenia. Robiłam też cardio i ja jestem cała mokra. Dawno się tak nie zmęczyłam, ale było warto. Teraz lecę się umyć, bo jestem cała spocona, dosłownie wszystko ze mnie płynie. Już oficjalnie przebrałam się, ogarnęłam po ćwiczeniach. Dzisiaj było naprawdę ostro. Robiłam pierwszy raz nowe cardio i było mocno. Mamy gościa. Jeżeli chodzi o plany na ten film, to muszę poogarniać parę spraw. Dzisiaj jest też niedziela i wieczorem wychodzę na miasto, więc będzie troszeczkę ogarniania się też takiego zewnętrznego. Muszę sprzątnąć jeszcze matę po ćwiczeniach, bo mój pies ją, jak widać, bardzo polubił. Wróciłam też z wycieczki, więc o tym będę opowiadać, ale na razie muszę iść coś zjeść, bo jestem głodna. Od rana nic nie jadłam. Co, idziemy na dół. Kojarzycie ten moment, kiedy otwieracie lodówkę i po 3 minutach zamykacie ją, bo nie możecie znaleźć nic, co was satysfakcjonuje? Później otwieracie wszystkie szafki w kuchni, jest dokładnie to samo? Dobra, to brzmi, jakbym nie miała w ogóle jedzenia w domu, ale nie. Nie miałam pomysłu, co zrobić na śniadanie. Nie chciałam za bardzo kombinować, nie miałam zbyt dużo czasu, więc pomyślałam, że zainspiruję się tym, co widziałam w Gdańsku na wycieczce. I zrobiłam grzanki, tudzież bruschetty. Ja mam nadzieję, że ja to dobrze wymawiam. I tutaj dużą robotę zrobiła ta oliwa z czosnkiem. Jeżeli robicie sobie grzanki, to dodajcie to. Znacznie poprawia smak. Guys, skończyłam robić angielski, robiłam notatki, bo w czwartek mam sprawdzian. Jeżeli chodzi o naukę języków, to ja jestem zdania, że najwięcej można się nauczyć przez oglądanie filmów i czytanie książek. Jak największe otaczanie się tym językiem i też wiadomo, że to jest dużo bardziej naturalne niż takie podręcznikowe uczenie się. No ale mamy system, jaki mamy, więc muszę wkuwać słówka. Nie ukrywam, że często to są takie wyrażenia, których później nie używam, przez to po prostu, że są dość wyszukane. Wiadomo, fajnie jest znać słowa, ale po prostu do codziennego użytku mi się nie przydają, przez co je zapominam po jakimś czasie. Teraz zrobię takie małe get ready with me, bo o 12:00 będę robiła live'a, 12:30, więc mam jeszcze 20 minut. Tak, ja na co dzień raczej się nie maluję, a jeżeli coś, to tylko rzęsy i brwi. Teraz to będę właśnie robiła, tutaj sobie ustawiłam lusterko, więc trochę się patrzę w bok. Opowiem też trochę o mojej wycieczce do Gdańska. W poprzednim vlogu wspominałam, że jadę i wróciłam. Po drodze był jeszcze dzień nauczyciela, trochę wolnego, także sobie odpoczęłam. A teraz właśnie nie dość, że szykuję się na live'a, to jeszcze później wieczorem wychodzę na stand-up. Nigdy nie byłam na stand-upie. Idę razem z moją koleżanką, ale jeszcze też wcześniej będę chwilę na mieście. Zobaczymy, jak mi się spodoba. A do szkoły zazwyczaj się nie maluję, bo rano wolę sobie poćwiczyć. I też poniedziałek, wtorek, środa mam WF i ja na WF-ie lubię się zmęczyć, więc wychodzę cała mokra i musiałabym to po prostu wszystko poprawiać, a też w szkole mamy krótkie przerwy. Nie za bardzo jest gdzie to robić, więc ja naprawdę nie wiem, jak sobie radzą osoby, które mają tak dużo makijażu w szkole, bo z jednej strony mi się to mega podoba, ale uważam, że jest niepraktyczne. Może kiedyś zmienię zdanie, zobaczymy. Ale bardzo lubię siebie z pomalowanymi rzęsami, to mi daje też troszeczkę więcej pewności siebie, bo ja mam naturalnie dość długie rzęsy i fajnie wywinięte w górę, ale ich nie widać, bo są jasne. Dobra, chyba nie jest źle. Dobra, teraz lecimy z najtrudniejszą częścią dla mnie, czyli malowaniem rzęs, bo już zawsze się gdzieś upaprzę. Wydaje mi się, że to widać, ale moim zdaniem jest spora różnica pomiędzy tym okiem a tym. A to są tylko rzęsy? Dobra, lecimy z drugim. Drugi jest zawsze gorszy. Zaraz pójdę po patyczek i zmyję to, gdzie wyjechałam, ale tyle. To jest mój makijaż, jeżeli jakikolwiek robię. Kiedyś w ogóle ja miałam tak jasną oprawę oczu, że moich brwi nie było widać. Przez większość mojego życia ja nie miałam brwi. Teraz trochę mi ściemniały, ale przez to też włosy mam ciemniejsze. Wracając do wycieczki, to wróciłam w środę, było naprawdę bardzo fajnie. Ja uwielbiam Gdańsk, uważam, że jest jednym z ładniejszych polskich miast, w których byłam. Odkryłam dwie knajpki, więc już się z wami dzielę. Pierwsza, Leo Thai, to jest
jest bardzo blisko żurawia i tam wzięłam sobie pad thaja w wersji bez mięsa, z tofu i z warzywami. Był naprawdę bardzo smaczny. Moim zdaniem troszeczkę brakowało mu jakiegoś sosu, na przykład takiego orzechowego, który często właśnie wcześniej jadłam w jakichś restauracjach i moim zdaniem świetnie pasuje do takich potraw, ale i tak daje 9 na 10, bo był przepyszny. Ale do tej knajpy można iść też na same napoje. Akurat ja nie brałam, ale próbowałam od moich znajomych. Pierwsza rzecz, lemoniada z tymi kuleczkami tapioki, to bubble tea, ale one w środku nie miały soku. Moim zdaniem strzał w dziesiątkę. I tak samo druga rzecz, czyli herbata tajska, taka bawarka. I to była herbata zielona razem z mleczkiem kokosowym. To było też przepyszne. Nie mogłam się zdecydować, które zamówić i ostatecznie po prostu piłam od znajomych. A druga knajpka, kawiarnia na Mariackiej, jeżeli dobrze pamiętam, nazywała się Cafe Kamienica. Ja nie piję kawy, więc tutaj myślę, że ważne jest to, żebym to podkreśliła, ale brałam tam szarlotkę z lodami i ciasto czekoladowe z wiśniami. I to było przepyszne, 10 na 10, ja uwielbiam ciasta, torty głęboko w moim sercu, więc tutaj z czystym sumieniem mogę polecić. W ogóle klimat tego miejsca jest też cudowny, byliśmy wieczorem i na schodach w ogóle były jeszcze takie małe świeczki poustawiane, więc cudownie. O, kolejna sprawa, toster się sprawdził, więc ten pomysł był jednak genialny. Wróciłam w środę wieczorem, czwartek to był dzień nauczyciela i czwartek, piątek ogarniałam lekcje. W przyszłym tygodniu zaczynam moje pierwsze jazdy. Jestem ciekawa, jak mi będzie szło. Troszeczkę już wcześniej sobie próbowałam jeździć razem z moim tatą, więc podstawy, powiedzmy, że ogarniam. Ale w tej szkole powiedzieli, że od razu na pierwszej lekcji się wyjeżdża na ulicę, więc bardzo się cieszę. Mam jeszcze 7 minut, więc zaraz zacznę tutaj ustawiać wszystkie rzeczy, organizować, bo dużo ludzi nie pokazuje tego, jak wygląda background tworzenia filmów, czy właśnie live'ów na YouTubie, zdjęć. I często może się wydawać, że to jest bardzo proste, ale prawda jest taka, że nie. Mam takie chwile, że nie jestem zadowolona z tego, co nagrywam, z tego na przykład, jak wygląda scenografia za mną i mimo, że staram się pokazywać rzeczywistość, no to prawda jest taka, że jest to na pewno dużo trudniej zrobić i też są dni, kiedy totalnie nie mam nastroju na nagrywanie i właśnie tak było czwartek, piątek, wczoraj też nie czułam się najlepiej i uważam, że w takich momentach najlepiej jest po prostu odłożyć kamerę, bo ja mam takie spojrzenie na to, że nie chcę rozsiewać tej negatywnej energii, chociaż z drugiej strony też uważam, że ważne jest to, żeby podkreślać, że takie chwile są i to jest normalne. Ogarniam tutaj miejsce. Ja zawsze mam duży problem ze światłem. Mam softboxa, ale i tak nie lubię go używać tak we vlogowaniu, no bo trzeba go ustawiać, jest trochę niewygodnie. Later. Tutaj moje live'owe stanowisko. Ja zawsze lubię oglądać proces powstawania takich rzeczy od kuchni, także proszę, tak to wygląda u mnie. Stolik. Tutaj jest w ogóle kominek, na którym mam oparty telefon, poduszki. Pełny profesjonalizm, jak widać, ale było naprawdę bardzo przyjemnie. Szykujcie się na więcej live'ów instagramowych. Teraz idę coś zjeść, bo jestem trochę głodna. Ale ta godzina mi naładowała tak bardzo baterię, aż mam po prostu wypieki, tak było fajnie. Dla niektórych pewnie wydaje się to głupie, bo przecież to nie jest taki kontakt z człowiekiem face to face. Ale równocześnie to mi daje tyle motywacji. Wszystkie komentarze, jakieś reakcje, to naprawdę robi mi dzień i daje ogromnego kopa. Dlatego też uważam, że rozpoczynanie jest najtrudniejsze, bo nie ma się tej społeczności. Pamiętam, jak zaczynałam, to ja się cieszyłam z każdej subskrypcji, bo wiedziałam, że to jest człowiek, który mnie ogląda. I teraz wyobrazić sobie tyle osób za ekranem, które chcą posłuchać twojego głosu, zobaczyć, jak ci minął dzień, to mi sprawia ogromną radość. I trochę rozwala głowę. W ogóle też mówiłam na live, że standardowo wyglądam jak dres. Proszę bardzo, bluza z lumpa, najlepsza swoją drogą. Dresy. I to jest mój outfit na prawie każdy film, bo zazwyczaj nagrywam weekendy, a wtedy ubieram się tak, wiecie, po domowemu w te same rzeczy. Ale dzisiaj się odstawię. Teraz idę na dół. Panie i panowie, odcinek specjalny Gotuj z Karolą, czyli jak prawie rozwaliłam blender. Mam do wykorzystania mango i wzięłam też jeszcze jakieś resztki, które mam w lodówce. Po pierwsze daktyle i jeszcze zmęczony życiem banan. Patrzyłam sobie na Pinterestie na różne przepisy, ale żaden mi nie podpadł do gustu, także będę tutaj eksperymentować, jak zawsze. Dam dwa daktyle, banana i teraz jeszcze kakao. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Chcę, żeby to szło na spód i nie daję za dużo daktyli, żeby nie było aż takie słodkie. Coś było nie tak. Czy ja to psuję? Get it.
Gdyby ktoś był ciekawy, jaki dźwięk wydają pestki daktyli w blenderze, to właśnie takie jak słyszeliście, wyjęłam dwie. Tutaj przełożyłam te spody do takich pucharków, bo robię dla mnie i dla mojej siostry. A teraz zabieram się za tę górną warstwę z mango. Karolina, dlaczego myślałam, że to będzie dobry pomysł? Moje gotowanie dzisiaj to jest jakiś dramat. Rozsypałam się na chia. Ale najgorsze jest w tym wszystkim to, że ja tego nie robię specjalnie. Oh my gosh! Dobra, tym razem biorę łyżeczkę. Po długich niczym minuty spędzone w desce chwilach, przysięgam, że wtedy czas płynie inaczej, przyszedł czas na podsumowanie. Skończyłam robić mus, dałam jeszcze na wierzch maliny, zobaczymy jak to będzie smakować, oby było warto, bo prawie rozwaliłam blender. So, wygląda ładnie. To jest mega dobre. Jeszcze z tym spodem, nie? No. A łatwe w przygotowaniu? Mhm. Coś na moje możliwości, czy takie nie? No. Ubrałam się, no tylko nalaj. Mam trochę mało czasu, więc spróbuję się sprężyć. Tu ukradłam jeszcze szalik od mamy i tę torebkę, którą kupowałam w ogóle 2 godziny przed 18 mojej koleżanki. Ale się przydaje, także biorę ze sobą. Dobra, czy ja coś muszę jeszcze wziąć? Mam słuchawki, bilet. Chyba nie. Telefon jeszcze. Later. Świecę się jak lampka choinkowa, ale posmarowałam się kremem z filtrem i dzisiaj, wyjątkowy dzień, zaczynam jazdę. Jestem tym mega podjarana, już chyba wszyscy wiedzą. W szkole raczej nie będę nagrywać, ale później postaram się wszystko dokładnie opowiedzieć, bo chciałam uwiecznić po prostu ten moment tu na vlogach, w ogóle moje worki pod oczami dzisiaj. Miałam trochę mało snu, a teraz śpieszę się do szkoły, muszę sobie jeszcze zrobić śniadanie, także już nie gadam, idę. Wracam z jazd, jest ciemno. Prawie. Mamy 19:20, ja właśnie wróciłam ze szkoły, byłam na pierwszych jazdach, ale jestem podjarana, bo chcę zrobić to prawo jazdy jak najszybciej, zobaczymy ile mi zajmie. Po szkole w ogóle jeszcze byłam na jedzeniu, zamówiłam sobie pad thaia, przed ostatnimi lekcjami jeszcze zadzwoniłam, żeby wszystko zdążyć zjeść, więc przyszłam, zjadłam, pojechałam do szkoły jazdy i na początku to wyglądało tak, że pojechaliśmy w takie bardziej ustronne miejsce, żebym nikogo nie pozabijała. Pani pokazała mi większość rzeczy w aucie, światła, co jest pod maską. Takie podstawowe rzeczy, które też macie w tej pierwszej części egzaminu praktycznego. Później tam parę razy sobie ruszyłam, zrobiłam jakieś zakręty w bardziej polnych drogach i wyjechałam na ulicę, więc już było ostro. Ogólnie nie stresowałam się niczym, bo gdzieś tam już wcześniej próbowałam sobie jeździć. Mniej więcej wiedziałam, jak się odpala. Parę razy mi zgasło, ale też nie było, wydaje mi się, tragedii. Nikogo nie rozjechałam, sama żyję. Myślę, że można to uznać za sukces. Jutro też mam kolejne jazdy, więc też znowu nie mogę się doczekać. Na razie nie jeździłam na bardzo ruchliwych ulicach, ale nawet jak były inne auta i ruch jakikolwiek, to nie miałam za dużego stresu, no bo wiadomo, jest się z instruktorem. Myślę, że bardziej bym się stresowała, gdybym była w tym aucie sama, ale jak na razie wszystko było na chillku. Więc jestem z siebie dumna. Jak wracałam autobusem, to jeszcze robiłam playlistę na Spotify'u. Ostatnio tak zajmuję czas w komunikacji miejskiej. Na razie mam tyle, więc nie jest aż tak dużo jeszcze, ale będę dodawać piosenki, bo chcę zrobić taką jesienną playlistę i wstawić na Spotify, żeby każdy mógł mieć do tego dostęp. Na Instagramie też mi możecie pisać, jakie piosenki wy polecacie, bo już parę dodałam. Prawdopodobnie jak wyjdzie ten film, to też udostępnię, ale po wszystkie informacje, jak zawsze, zapraszam na Instagrama. Dobra, koniec tej reklamy. Lecę robić jeszcze zadanko z informatyki, bo w weekend trochę mi się o nim zapomniało, not gonna lie. Ale jeszcze pozachwycam się trochę pogodą, bo dzisiaj było całkiem ciepło, około 20 stopni, jutro też ma być to samo. Muszę na pewno jutro wziąć na jazdy okulary przeciwsłoneczne, żeby to słońce mi nie jarało po oczach. No, teraz niestety muszę się posiłkować softboxem, bo jest po prostu noc. I z jednej strony nie mogę się doczekać na święta, grudzień, bo uwielbiam tę atmosferę, ale z drugiej strony wiem, że będzie gorzej jeszcze. Będę wychodziła ze szkoły i będzie już ciemno. Ja mogłabym mieszkać w takim miejscu, gdzie jest w ogóle po 25 stopni cały rok. Bardzo podoba mi się taki klimat, bo uwielbiam spędzać czas na dworze i to mi daje dużo pozytywnej energii, chyba już widać po moich filmach. Ale skoro zbliża się zima, to osoby, które obserwują mnie
już rok. Będą wiedziały, że na zimę to ja mam fazę na skarpetki, więc z widoku okna przerzucimy się na oglądanie moich skarpetek. Quality content. Dobra, jednak stwierdziłam, że najpierw się wykąpię, później ogarnę szkołę. Jeszcze przed wejściem pod prysznic zrobię sobie olejowanie twarzy. Wiem, że na ten temat olejowania, czy szkodzi, czy pomaga, było dużo sprzecznych opinii. Ja robię to na tyle rzadko, że długotrwałego efektu u mnie nie widzę. Za to, jeżeli chodzi o krótkotrwałe, to bardzo lubię to uczucie miękkości skóry, które zostaje przez jakiś czas. Ale nie robię też tego za często, ostatni raz chyba parę miesięcy, trochę mi się o tym zapomniało. A mam akurat do zużycia, także wykorzystam. Kolejna sprawa, ja to też bardzo dokładnie później zmywam żelem do twarzy, często dwa razy, żeby upewnić się, że tam mi nic nie zostało, także nakładam olej, idę się kąpać i już nie będę miała wymówek. Swoją drogą mega mi się podoba, jak się ubrałam dzisiaj. She said fancy. The next day. Wow, ten vlog powoli zamienia się w vloga tygodniowego, z czego jestem zadowolona, ale wróciłam ze szkoły, dzisiaj jest jasno, bo kończyłam wcześniej lekcje. Po lekcjach byłam na jedzeniu i drugich jazdach i było super, wyjechałam na miasto, w nikogo nie wjechałam, krawężniki też są całe, także jestem z siebie naprawdę dumna. W każdym razie przyszła do mnie też paczka, więc zaraz zrobię profesjonalny unboxing oczywiście. I będę leciała z nauką, bo dzisiaj nam nauczycielka zapowiedziała kartkówkę na jutro z matmy. Muszę do tego przysiąść, jeszcze miałam dzisiaj w planach nadrobić naukę z angielskiego, więc tak niespodziewanie, ale mam dużo roboty znowu, ale jak jutro uda mi się przeżyć, to już cały tydzień będzie z górki. Otwierałam paczkę. Zrobiłam profesjonalny statyw z książek. Jestem jeszcze tutaj w ogóle cała wygnieciona i zmęczona, bo biegłam 2 km z przystanku, żeby zdążyć na kolejny autobus. Myślałam, że nie zdążę, miałam jakieś 15 minut, jak weszłam do pierwszego autobusu. Nie wiem, jak to zrobiłam, ale się udało, więc też jestem przez to szybciej w domu. Dobra, paczka. Ostatnio, co można było zauważyć po moim kanale i relacjach na Instagramie, bardzo polubiłam się z podcastami Martyny Wojciechowskiej. Uważam, że są mega inspirujące. Dają do myślenia i tam w jednym z najnowszych wywiadów ona rozmawiała z prowadzącą kanału Globstory. Ja ten kanał znałam wcześniej, ale dzięki właśnie temu podcastowi dowiedziałam się, że wydają oni swoją książkę, także zdecydowałam się, że ją zamówię. Dobra, wygląda to tak. W ogóle jeszcze się chyba załapałam na książki z podpisem? Tak, no. Mam autograf. Książka wygląda tak. Bardzo podoba mi się okładka, bo ja lubię takie żywe kolory. Jest całkiem gruba, także będę miała sporo do czytania w autobusie. Ja niestety z książkami mam tak, że jeżeli mam zadaną jakąś lekturę, to zazwyczaj odwlekam czytanie moich książek i kończy się to tak, że ani nie czytam lektury, ani moich książek. To jest dość słabe, więc muszę to na pewno zmienić. Teraz mam lalkę i jeszcze jej nie skończyłam, ale chyba nie będę mogła się powstrzymać i wezmę ją jutro do autobusu. Gdyby ktoś był ciekawy, tak wygląda z bliska. Tutaj mamy tył. Teraz padam ze zmęczenia, ale no muszę robić jeszcze tę matmę, liczyć zadanka. Ogarnę matmę, ogarnę angielski, pójdę spać. I tak w sumie wyglądają moje dni. Ostatnio jest dość pracowicie, ale czwartek minie, już powinno być w porządku. So, idę się myć. Nie nagrałam zakończenia, dlatego nagrywam teraz voiceover. Dziękuję za spędzenie tych kilku dni ze mną. Miłego dnia albo wieczoru i widzimy się w kolejnym filmie.